Trattoria Buon Pesto z cytrynowym tym. Cytryna chyba oprobuje, bo mają, wiesz, z cytryną. Cytryna aprobuje, zobaczymy, co to z cytryny jest. Bo to podobno była ta pierwsza rewolucja, jakaś tam wyszło grande coce i teraz jest druga. Nie wiem, czy pierwsza nie wyszła. Informacja, że kuchnia przygotowuje na zamówienie, żeby się nie stresować. Magda Gessler poleca, o widzisz. Włoski placek. Nadziewany według własnej kompozycji. Cytryna nadziewana. Chrupiące pieczywo korzenne. No chyba te cytryny to wytekstujemy, co? Jak Magda Gessler poleca. I jeszcze cytryna jest tutaj. Rosół zielony. Eskalopki cielęce. I kogiel mogiel jeszcze Magda Gessler poleca. No. Ja te cytrynę biorę. I to wszystko? Nie. Co ty? To tak ja biorę jako taki, wiesz... Tam coś czytałeś, że jest... Że jest, bo się zastanawia nad tym risotto. Dania główne. Jagnięcina, halibut, łosoś, dorsz, polędwiczka wieprzowa, z kurczaka, stek z polędwicy, mule, kotlet schabowy, żeberka wieprzowe, makarony, pappardelle, spaghetti, o, spaghetti z krewetkami, też fajne. Ceny widać, 54,69, 42,69, to taki rozkład pomiędzy 48 a 69, czyli dania główne. Makarony 48, 48, 48. Risotto z owocami morza 44. Albo z grzybami. Parmezan i rucola. A może sobie wezmę takie? Grzyby leśne? Chyba tak. Desery panna cotta 26. O, desery srogo. Tiramisu 26. I pizzę. Caprese carbonara supra. Pizzę 29, 35 cm. Do 50 zeta. I napoje zimne. Coca-Cola. 0,25 litra, 10 zeta. Srogo. Lokal wygląda, jest też sekcja tam na zewnątrz. W ogrodzie. Ale my dzisiaj wewnątrz, bo może się okazać, że będzie padało. I to sama pani Magda wybierała, te raty? Tak. Kurnia. To miło, owcować. Informacja, że zapóźnienie na ten, na kuchni dostaliśmy czekadełko. Bon appétit, mon chéri. To ta cytryna, na którą żeśmy chwilkę poczekali. Nie wiem, jaka procedura spożywania. Chyba musimy sobie na ten chlebek nanosić to, co się znajduje w tej cytrynie. To proszę, rozpocznij procedurę. Wygląda... Udzio? Tak, dziękuję. Tak, żeśmy cytrynę uznali za spoko pomysł. Bo ta pasta, która z niej wystaje, jest ok, tylko że jest po prostu dramatycznie mało chleba do tego. Te dwie małe kromeczki to jakaś pomyłka. Trzeba przychodzić z własną bagietką. Jak sobie zamówicie tą cytrynę, to warto, to weźcie ze sobą bagietkę, bo tak to potem bez chleba. My sobie weźmiemy do domu tą cytrynę, przykryję tym łebkiem. I będzie git. Mało moje risotto. Eleganckie. Tutaj wjechało Kasi spaghetti z owocami morza, tak? To się nazywało? To ty wzięłaś? Miało być... A gnioki? Ja miałam mieć gnioki. To może tak, tutaj po prostu gnioki wyglądają. Nie, gnioki to są gnioki, to jest spaghetti. No i co my teraz zrobimy? No właśnie, to ciekawe, bo jak na gnioki to trochę inaczej wyglądają. Okazało się, że gnioki to są takie, jak żeśmy zakładali, że są. I przyjechała doprawka. A u mnie jest super. Jeśli chodzi o risotto, bardzo dobre. Witajcie moi mili, jak mi tu Kasandra podpowiada. Byliśmy w restauracji, która się nazywa, jak jeszcze raz byś mi przypomniała, bo mi nie... Trattoria Buon Pesto. Trattoria Buon Pesto. I nie wiem czemu, bo poprzednio było też po włosku, bo było grande cotce, czyli wielka małża, tak? Jakoś tak to było. Po pierwszych rewolucjach kulinarnych, tutaj robionych przez panią Magdę w Kielcach. I pamiętam, że jak byłem wtedy, to jakoś mnie to tak nie chyciło za serce, te propozycje, które pani Magda przygotowała dla naszego słonecznego i wiecznego zarazem regionu.
Ale dzisiaj żeśmy się wybrali, bo była ponowna ta rewolucja i chętnie jakby mi ktoś napisał w opisie filmu, czemu była ta rewolucja ponowna, czy tamta nie przyniosła efektów, czy o co tu chodzi, bo akurat mam wiele różnych platform telewizyjnych, ale playera TVN-u nie mam, a chętnie bym się dowiedział. Tak więc jak ktoś oglądał i mi streści w dwóch zdaniach, czemu to tak się wydarzyło, to tak. No i co, pierwsza rzecz, to mamy wrażenie, że było strasznie długo, ale nie mierzyłem zegarkiem, tak więc na tych propozycjach, które albo się wyświetliły, albo się wyświetlą, to już wyświetliłem jakiś napis typu czas oczekiwania. Bo nagraną mam kamerą menu, no to przyjmujmy to jako start zamówienia, bo pan przyszedł i przyjął zamówienie, a potem będę miał sygnaturę czasową, kiedy wjechało czekadełko. Jak ci się podobało czekadełko? Czekadełko było śmieszne. Tak, trochę na się śmiać chciał, żeśmy dostali po takim no, plasterku bagietki, nie? Kromce bagietki. No, kromce? Nazwijmy to. Bagietka może być kromką, czy kromka może być chleba? No taki slice bagietki, o, nazwijmy to tak bardziej international. Z oliwą, zjedzone, przyjęte, nie narzekam, darmowe, nie ma co tego, ale na włoską ristorante to tak coś by powinni tam z większą fantazją. Ale nie czepiam się, bo to gratisowe, tak więc tak poza konkursem, moje odczucie jako klienta, nie? Jak nam weszły te... Kassandra parsknęła śmiechem, nie? Myślę, że oni nigdy nie dają czekadełek, tylko że było wyjątkowo pewnie długi czas oczekiwania przed nami. No tak, ale ostrzegają, na głodnego nie idźcie, szczególnie jak jest pewnie weekend, bo chwilę się poczeka. Ale pierwsza wieża cytryna. I proszę panie przodem, cytryna. Kosztowała 28. Za 28 cytryn. Dla mnie była rewelacyjna. Tak, ja również się do tego przychylam, że była naprawdę super. No, oczywiście nie sama cytryna, tylko ta cała mieszanina tych wszystkich składników. Pasta. A pasta z, pamiętasz z czego? Tak, sardynki, anchoa, no cytryna. I tyle. I trochę odrobina tęczy, ale naprawdę nie ma się do czego przyczepić, 28 zeta, cytryna dobra, tylko jeden błąd przy tej cytrynie, te dwa malutkie kawałeczki pieczywa. Mogliśmy sobie tam to czekadełko. Jakbym wiedział, że jest taka opcja, to bym zostawił czekadełko i bym zjadł to z tą cytryną, albo ewentualnie wszedłbym ze swoim paluchem, albo pół bagietką, czy tą małą bagietką, żeby sobie doładować. Bo jakby były no jeszcze ze dwa razy tyle tego chlebka, albo ze trzy, takich sześć kawałków, to tego maziaja by wystarczyło na wszystkie te kawałki i przyjemniej by się jadło właśnie takie pieczywko z maziajem, niż sam maziaj bez pieczywka. Ale warto tę cytrynę spróbować, tylko przyjdźcie ze swoją bagietką, bo będzie lepsze, chyba że się coś zmieni, bo ja te same spostrzeżenia, które tutaj na filmie wyłuszczam, to i zgłaszam też do obsługi. Mówię, cytryna była super, ale z tymi dwoma kawałeczkami chlebka takimi, to trochę przegięcie, nie? I mnie smakowała też bardzo i chętnie ją ponowię za czas jakiś, bo... No, wczujcie się w klimat pasty rybnej. Jak ktoś nie jest pastorybnolubny, to może go to nie ująć za serce. Z cytryną, ale mnie przypadło do gustu i naprawdę było smaczne, ożywiające. Ja delikatnie tam poprószyłem solą jeszcze tą pastę i była ok. Kolejną propozycją było, ty brałaś gnioki z owocami morza, tak to się nazywało, czy jakoś inaczej? Gnioki z owocami, z krewetkami. Gnioki z krewetkami, na początku przez przypadek wjechało nam spaghetti z owocami morza. Zdążyliśmy na to rzucić okiem i było na bogato w tym spaghetti. Tak. A nasze, twoje tak naprawdę gnioki, które miałem okazję spróbować, też były na bogato. Ponad, nie wiem, nie liczyłem też, ale myślę, że 10 plus krewetek, takich dobrej wielkości do akurat takiej potrawy i smakowo naprawdę fantastycznie duża porcja, ja bym się nią najadł, tak więc koszt przypomnijmy 43 zł. I jak twoja ocena, bo to była twoja główna potrawa? Super. Super. Super rewelacja, bardzo dobra, naprawdę. Super rewelacja, bardzo dobra. No co? No tak. Pyszny sosik, ale powtarzam, gnioki, powtarzam po tobie. Kreweteczki, bardzo niegumiaste, bardzo dobrze zrobione. Tak. Wrzucone, zmieszane,
świeża bazylia, ser, do tego jeszcze parmezan. No fantastyczne danie. Tak, bardzo, bardzo dobre, też mi smakowało. Uszknąłem kilka nioków i 3 krewetki z tego całego zamieszania i również przychylam się do opinii Kasandry, że było bardzo dobre. Udana rewolucja, jeśli chodzi o cytrynę, udana rewolucja, jeśli chodzi o nioki. I teraz przejdźmy do mojego risotto, które okazało się, że jest naprawdę fantastycznie smaczne. I również nie mam zastrzeżeń, również porcja sycąca, może optycznie nie wygląda na dużą, ale risotto jest naprawdę ciężkie, pod tym względem, że was napycha. I większa ta porcja nie była potrzebna. No oczywiście jeszcze były jedzone gnioki i te wszystkie rzeczy przed, tak więc ja się najadłem i mnie risotto również bardzo smakowało. Cena tego risotto? Risotto kosztowało aż 39 zł. 39 zł risotto. No idealnie się mieszczę w fast foodowej diecie. Jak tobie smakowało moje risotto? Też mi bardzo smakowało. Troszkę dosolone. Troszkę dosolone, no. Troszkę, ale to jest szczegół. Bardzo leśne, czuć grzyby. W ogóle te smaki takie mocne. Wyraziste, tak. Tak więc smakowało nam bardzo. Super. I z racji tego, że uważam, że tu ta oferta jest wpadająca w nasze gusta, to na pewno się zjawimy jeszcze raz, bo tam widziałem taką pizzę na bogato zrobioną. Nie wiem, czy to nie będzie przegięcie, ale zachęcająco to wyglądało. Jest również, jak pan kelner nam powiedział, jedyna oryginalna carbonara w mieście, prawdziwa, na żółtkach jajek robiona, a nie na jakichś nie wiadomo czym. Tak więc też jestem fanem carbonary, jestem fanem szafonary, jak wiecie. Jak ktoś nie wie, co to jest szafonara, to wystarczy wpisać w wyszukiwarkę, żeby zobaczyć moją wariację na temat carbonary i na pewno się tam zjawimy, mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości, bo nam się podobało. Jedynie miałem wrażenie, że ten czas był strasznie długi, oczekiwania. Ale na karcie znowu też było napisane, że to jest wszystko dopiero przygotowywane po zamówieniu, więc może być długo. Tak więc w takim wypadku ja bym tutaj popracował nad opcją jakiegoś czekadełka, takiego faktycznie, nie wiem, no tak grassini zrobić, czy coś, jest ciasto od pizzy, można jakąś focaccię zrobić, jakieś takie coś drobnego, nie? Żeby było więcej, bo jak ktoś, my żeśmy nie wlecieli zgłodniali, bo ja przewidziałem to, że może być chwila oczekiwania, to nie byliśmy na takim pełnym głodzie, ale jak ktoś wleci na pełnym głodzie, to ja nie wiem jak to wyniknęło, ale będziecie widzieli na tych przebitkach, ile to czasu trwało od złożenia zamówienia do podania czekadełka, do podania cytryny, a potem do podania już no, pełnego posiłku. I też możecie skomentować, jak to wygląda, bo ja nie wiem, a nie chcę tu tak wymyślać, że powiem, że o, czekałem 2 godziny, a to się okaże, że to było 7 minut. Być może to było 7 minut, ale mam wrażenie, że było to więcej. Dostałem właśnie upomnienie, że nie wspomniałem o tym, że jeszcze na naszym paragonie wignieje 2 razy karafka wody po 11. No to uściślam, że żeśmy wzięli wodę gazowaną. I była ok, schłodzona, duża karafka, wystarczyło. Jeszcze wracając do tego lokalu, tak nam się teraz przypomniało, bo no ja miałem okazję, ty też miałeś okazję? Ja nie byłam. Ja miałem okazję tam być ze 2 czy 3 razy, jeszcze przed tymi pierwszymi rewolucjami, tam była kuchnia żydowska, taka była restauracja żydowska. Inaczej był wystrój zorganizowany, bo tutaj ten taki wystrój z tymi ceratami, nie wiem, może i fajny, ale to nieistotne, ważne jest jedzenie. I była żydowska ta kuchnia, ja pamiętam, że tam te potrawy wtedy mi przypadły do gustu. Może nie byłem jakimś stałym gościem, który powracał. Wydaje mi się, że najwięcej stałych gości powracających to mają kebabownie. Ale tam też była ta żydowska kuchnia i była całkiem okej. Okay. Taki pomysł, może ktoś w Kielcach zrobi taką właśnie kuchnię inną, bo nie ma chyba. Nie ma, niestety. Nie ma. Ja pamiętam, że żeśmy zawsze lubili, to też no lata temu, była taka restauracja żydowska Fryzjer w Kazimierzu Dolnym właśnie. To tam była taka... Nad Wisłą. No nad Wisłą jest Kazimierz Dolny. Ale po prostu podpowiedź dałeś. Podpowiedź ci dałem. I tam była też kuchnia żydowska, pamiętam, u Fryzjera się to nazywało. Nie wiem, czy to jeszcze funkcjonuje, bo byłem tam naprawdę dawno temu i też miło wspominam, bo aż mi zapadło w pamięci, że mi zapadła nazwa lokalu, lokalizacja nie do końca mi zapadła może w głowie, ale nazwa lokalu mi zapadła w głowie, bo była taka nieoczywista, bo idziemy na obiad do fryzjera, ale wtedy kuchnia też mi tam bardzo przypadła. No może teraz by mi się
gust zmienił, nie? I bym no już... nie, ale pamiętasz, że byliśmy w Lublinie, w żydowskiej restauracji. Pamiętasz to, czy nie? Pamiętam, żeśmy byli, ale nie pamiętam, co żeśmy jedli. Żydowskiej. I było okej? Bardzo dobre, tak. I wszyscy ją polecają. Chyba, chyba jakoś na my. Mandragora? Nie pamiętam, bo dużo żeśmy różnych takie lokali zwiedzili. No, to tylko taka... Sprawdzamy jeszcze wiejskie te... Sprawdzamy. Tylko ktoś zaparkował na środku motocyklem i nie może trzymać równowagi. Zaniepokoiłem się, żeby się nie wywrócił pod nadjeżdżającego tira.